Dobry, witam wszystkich w piątym odcinku Let's Play Dungeon Keeper 2. Na początku chciałem powiedzieć, że przemyślałem trochę sprawę i myślę, że od przyszłego tygodnia w weekendy będę wrzucać Let's Play z Crasha Bandicoota 3, a w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, Let's Play z Dungeon Keeper 2. Gdy zakończę jeden lub drugi, to zamiast Dungeona Keepera 2 będę wrzucać Let's Play z jedynki, a gdy skończę Crasha Bandicoota, zostańmy jednak przy Bandicoocie, to takie z dzieciństwa mi zostało. A po Let's Playu z Crasha Bandicoota rozpocznę Let's Play Spyro the Dragon. Mówiłem, że bez wstępnych ceregieli. Dobra, już nie ma wstępnych ceregieli. Plansza nazywa się Snajperzy. Cienisty Guy. Głównym celem, jak zawsze... O, chociaż lekko rozmaicony jest. Ale musimy przebyć fosę wokół fortu Lorda Ludwiga oraz wydobyć od niego klejnot przejścia. Podrzędnymi celami są znalezienie i zdobycie, zajęcie strażnic oraz poprowadzenie ataku drużyny potworów na fort Lorda Ludwiga. Jako że nie ma fosy, nie możemy zająć w jego forcie żadnych kratek, więc nie możemy zrzucić potworków. I w tym celu są nam potrzebne drużyny potworów stworzone poprzez zaklęcie opętania. Pokażę wam to w tym odcinku, ewentualnie w drugiej jego części. Więc zaczynamy! Jedyną ważną rzeczą, którą gościu gada, było to, że Lord Ludwig własnoręcznie spalił most na swojej fosie. Czyli nie możemy zająć kratek w jego forcie, czyli nie możemy zrzucać tam potworków, czyli musimy jednego opętać, czyli musimy zgromadzić drużynę potworów. Jako że dalej nie mam opętania, to poczekam chwilę, aż będę je mieć i wtedy dopiero wam wszystko wytłumaczę. To może ja się zajmę budowaniem, a do momentu, gdy będę zajmował portal, po prostu wytnę kawałek filmika. Albo po prostu wytrenuję już stwory, bo to będzie po prostu nudne, nie wiem, z 10 minut mi to zajmie. Tak, tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Więc do zobaczenia za parę sekund. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli przekopiecie się przez tą grudę złota, widzicie, tu jest nasze serce lochu, tu jest portal, tu jest ta gruda, to tu będzie ta strażnica, a zaraz za nią, bez żadnych ścian, bez żadnej ziemi, będzie już woda oraz ziemię... Nie, źle mówię. Będzie woda oraz bramię bohaterów, więc jeśli nie macie żadnych potworków lub macie je słabe, to no lepiej się nie przekopujcie jeszcze przez to złoto. To tyle na razie. O, to jest czarna elfka, mroczna elfka. Jest ona strasznie szpetna. Whistle. Widzicie, tu sobie idzie. O. Jest to jedyna zła łuczniczka w grze. Właściwie wiem, czy ma kuszę, to jest kuszniczka, ale mniejsza z tym. I pozwoli nam ona w łatwiejszy sposób przejść tą planszę. Chociaż nie wiem, czy łatwiejszy. Jakoś nigdy nie próbowałem inaczej przechodzić tej planszy, niż przez zabijanie łuczniczką tego krasnoluda tutaj. Już nie będę odchodzić od stereotypów. Nie zmienię nawyków. Dobra, to tyle, moje potworki nadal są zbyt słabe. Nie będę zajmować waszego czasu. Trenuj, dziwko. Nazywa się Widur. Jest to tyle ciekawe na tym pasku informacji, że możemy śledzić postępy jednego stworka. Każdy ma imię, nawet chochliki, chochliki. Kurdel, Edema, Kurdel, Estembald, Filtre. Jeden mój czarnoksiężnik się Perfidius nazywał. O, jest Perfidius. Perfidius. Ha. Beedle. Jak widzicie, mam wszystko już zbudowane. Jest dużo pieniędzy, więc nie bawiłem się w żadne warsztaty 3x3. No, ciąg dalszy nastąpi. Zaczynamy patrząc na ohydną gębę mrocznej elfki. Patrzcie, jakie to szpetne, Jezu.
Jeszcze przy spuszczaniu na ziemię ma głos faceta, co tym bardziej przemawia za tym, że ta elfka jest coś nie tego. Gdzie? Moment. A, tutaj. Jak już jesteśmy przy tym... przy tej znajdźce, to jedna jest tutaj, widzicie? Tu jest brama bohaterów, ta prawa. Idziemy stąd, tu. Kopiemy się tu, wśród skał. Ale że nie da się ominąć. No i to jest tu. Inna znajdźka była tu. No, taka ziemia na krzyż, też trudno ominąć. To z kolei to było przy lewej bramie bohaterów. Wracamy do naszej szpetnej elfki. Większość potworków mam już na czwartym poziomie. Szpetnie widać. Ale popatrzcie. Szpetne elfki, ale piękno gry. Widzicie to? Głupia mapa w strażnicy, a... no doopracowana. A. Na shifcie podczas... jak zaś to było temu czarowi? Possession. Aha, opętania. Na shifcie podczas opętania można biegać. Chciałem się też wam pochwalić, że wrogowie zrobili wyłom w moim leżu. Bo zupełnie zapomniałem, że tu jest jeszcze jedna strażnica, a zaraz za nią... Pim! Brama bohaterów. Ach, co tak łazisz, tu nikt nie wyjdzie. O, tutaj są... tutaj jest broń. O, tam widzicie czerni gromadzącą się w kącie. To nie przeszkadza aż tak bardzo. Bogu dzięki podczas chodzenia sobie. Gdyby przeszkadzała, to by było bardzo niewesołe. Bo byłbym jednak skazany na te całe wyłączenie wspomagania sprzętowego i zapisywanie gry co 5 sekund. Co byłoby bardzo niemiłe. Gdybym miał most, to otoczyłbym nim bramę bohaterów, co by ją zniszczyło. Czy ja gadam co chwilę co by? Dobra, postaram się już tego nie używać. Klawiszami od 1 do ileś tam, przy czym ileś tam oznacza liczbę możliwych ataków na tym górnym panelu, tam gdzie zwykle jest panel info. Tu mamy uderzenie z łuku, strzelenie z łuku oraz deszcz noży. Tak jakby shotgun oraz pryskowe. Elfka będzie nam teraz akurat potrzebna. Nie teraz. Najpierw muszę kazać naszym małym kolegom wykopanie paru kawałów ziemi. Przekrzywiłaś mi ekran, ty szmato. Dobra, że się nie będę z tym bawić. Dajcie mi sekundkę, bo nie wiem co jest za tymi drzwiami, a nie chcę sobie psuć zabawy. Ja tylko zapiszę grę. Dobra, już jestem. Biorę wszystkie moje stworki i rzucamy tutaj. Zobaczymy, co może się kryć za drewnianymi drzwiami. Portal! Rozwalam drzwi raz, dwa. To są jacyś gwardziści. No. A ja chciałem iść bokiem. To znaczy do dalszego ciągu twierdzy tego Ludwiga całego. Można się dostać wykopując te złota. Jedne tu jest tutaj, drugie tutaj. No nie polecam, gdyż chliki będą się tutaj cisnąć, to jest niezajęta ziemia. A dalej są działka i ten cały krasnoludek, którego musimy zastrzelić. O, mogą uleczać? Fajnie. Co ten kretyn robi? Znów się zwłoki. O, jeszcze jedna znajdźka, miło. Jak to jest jeszcze jedno podniesienie poziomu, to Ludwik niech powinien już srać w swoje żelazne gacie, bo mamy jeden razy podniesienie poziomu, drugi raz podniesienie poziomu. Ojej, ale mamy dużo podniesień poziomu. Mhm. O, czyli z jednego portalu mamy 15 stworów, a każdy następny dodaje jednak te 5, nie 10, jak mówiłem w którymś tam odcinku. Tak więc jak sami gracie, to uważajcie, bo z lewej strony nadchodzą tutaj krasnoludowie. Nie wracamy do rozważań nad poprawnością językową.
Chochliczek nam przynosi do biblioteki znajdźkę. Widzicie, te znajdźki wiszą nad regałami, tak jak zaklęcie. To zaklęcie to jest akurat przyspieszenie. Nie mam pojęcia, ale chyba jakbym usunął bibliotekę, to znajdźki wylądowałyby na ziemi, byłyby normalne, wielkie. A zaklęcie... szczerze, nie mam pojęcia, czy znikłoby, czy... Nie, wolę nie próbować, nie chcę mi się znowu w to bawić. O matko... Pierwszym nowym potworkiem oczywiście musiał być ten durny świetlik. Spadaj! Jest... Pokażę wam coś. Da się go tutaj wrzucić? Nie, świetlika nie, ale chochliki można wywalać. Jeśli nie chcecie się męczyć z naparzaniem w nie klapsami, to chochlika po prostu można spuścić do serca lochu. Widzicie? Koło ręki zła jest ikonka, która pokazuje głowę chochlika w koszu na śmieci. No ale szkoda mi mojego chochlika, bo ma piąty poziom, reszta ma szóste, siódme. O, kurde, ale czar. Zwiększenie ilości chochlików. Mamy 10. A teraz będziemy mieć... Jeszcze 10! Fajnie. Który mają poziom? Piąty? Niemożliwe. O, łaskawe zaklęcie, dziękujemy ci. No za świetlik! Portale nie są łaskawe, won mi stąd, go zatłukę. A masz, jako że jesteś słaby, to... Jak jakiś chochlik go uratuje, nie ma. Widzicie, to jest na dowód na to, że chochliki ratują poranione stwory. Jeśli stwór ma jedną kreseczkę życia na górze, to chochlik zanosi go do leża, a potworek sobie wypoczywa. No i to go oczywiście uzdrawia. No Jezu, jeszcze jedna... Ja nie lubię rozstrzeliwać ludzi. To jest niewygodne. Nie podnoście świetlika z łaski swojej. Sam sobie zasłużył, że tutaj przyszedł. Sorry, że cię podniosłem. Trenuj. Pierwszy poziom, zatłuk. Dobra, wojska gotowe. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Nigdy nie lubię mieć wojska złożonego z samych elfek. Jeden goblin. 5 troli. Dobra, podniosę cię. Zdajmy łaskę, mucho. Moim zdaniem muchy były w Dungeonie Keeperze jedynce o wiele mniej irytujące niż tutaj te całe te, no, świetliki. Pierwszy poziom, you must be fucking kidding me. A ty który? Wszystkie tutaj wrzucę na wszelki wypadek. Widzieliście, wystarczy im tylko... Jeszcze nie? Wystarczy im tylko czwarty poziom i już mają 3 ataki. A one sobie z pierwszym latają. Są one głupie, że... O, fajnie. Dokopaliśmy się do twierdzy Lorda Ludwiga. O, Bob. Po polsku on się jakoś nazywał. Nie pamiętam jak. Jest to Bob. Co śmieszne, na pasku informacji pisze, że nazywa się Kataraktus. A. Dobra, koniec ironią. Mamy sobie elfkę czwartego poziomu. Opętujemy ją. Pętamy. Rzucamy na nią zaklęcie opętania. Teraz. Steady, steady. Steady. O tak, to był wyśmienity strzał. Nie miało wcale znaczenia to, że gość miał pierwszy poziom i tylko 2 płatki życia, nie, nie. Tak czy siak jestem snajperem wyborowym. A, podpowiem tłukom, że to, co teraz się wydarzyło, mogło mieć związek z podrzędnym tytułem tego poziomu Snajperzy. Tak mała informacja dla was. O nie, nie chcecie. Czekam na goblina. Na cokolwiek walczącego w zwarciu.
mam dwa portale, zaraz się pożygacie.